Wznawiam przerwaną pierwszą sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, którą rozpoczęliśmy 19 listopada. Otwieram trzecie posiedzenie. Za pośrednictwem obecnych mediów serdecznie witam mieszkańców naszego miasta. Wiem, że dotrze to do naszych mieszkańców. Ci, co się interesują, na pewno to z miłą chęcią obejrzą. Przypomnę, że zgodnie z artykułem 20 ustęp 2c ustawy o samorządzie gminnym do momentu wyboru przewodniczącego rady prowadzę ją jako najstarszy wiekiem radny obecnej kadencji. A ponieważ w dniu 6 grudnia nastąpiło skuteczne przerwanie sesji, a spotkanie radnych PKO i SLD nie miało żadnych prawnych umocowań, zatem w istocie nie ma nadal przewodniczącego. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 21 radnych obecnych jest 10. Nie ma zatem kworum i będę zmuszony za chwilę do przerwania obrad. Teraz pozwolę sobie jako radny senior na kilka słów. Dlaczego musiałem przerwać drugie nasze spotkanie? Po pierwsze, potrzebne były konsultacje i uzyskanie dodatkowych informacji w związku z przedłożonymi dokumentami i obszerną opinią prawną mecenasa Urzędu Miejskiego dotycząca zasad głosowania i udziału radnych w głosowaniu. Dopowiem, że przed samym otwarciem podeszła tu jedna pani z obsługujących i powiedziała mi, że tu leżą dokumenty przede mną. Także to są fakty, które w każdej chwili można sprawdzić. Po drugie, w związku z patem niemożliwe było wyczerpanie punktu 4 porządku obrad, czyli wyboru przewodniczącego. I tu jest następne postępowanie, jakie zmuszają nas rządzący do dalszego działania, żeby wyjść z tej sytuacji. Była wizyta u wojewody i konsultacje z biurem prawnym wojewody. Po zrealizowaniu całego cyklu zdarzeń opartych na faktach uzyskałem od pana Dariusza Drelicha, wojewody pomorskiego, zapewnienie, że nadzór prawny zajmie się wnikliwie naszym trudnym i wyjątkowym przypadkiem. W mojej ocenie wojewoda przyjął ze smutkiem i ze zdziwieniem informację. Podczas ponadgodzinnej wizyty wspólnie szukaliśmy najlepszego rozwiązania dla miasta i naszych mieszkańców. Do tego potrzebna jest dobra wola opcji rządzącej. Proszę Państwa, już tyle się tego nazbierało, że wszystko reasumując i streszczając i wypowiadając to do mieszkańców, bo niektórzy nie rozumieją, jest dużo niedomówień i niezrozumienia. Z mojej przyczyny, z mojej informacji, z mojego spostrzeżenia, chociaż długo mnie tu nie było, nawet nie byłem w pewnym stopniu zainteresowany, że są tak skomplikowane te sytuacje, że się najpierw idzie na radnego, później się idzie na wiceburmistrza, zawiłości, kombinacje różne, których ja nie toleruję, nie lubię, ale to jest moja wyjątkowa. Dla mnie zawsze było najlepsze, było właśnie, jeżeli głosowało się głównie na radnego. Ale niestety stało się inaczej, musiałem się z tym zgodzić, ale chodzi to głównie o szybkie pozbycie się mandatu radnego i ponowne objęcie funkcji burmistrza Halagiery. I to muszą panowie dziennikarze i mieszkańcy zrozumieć. W mieście się nic nie dzieje, w mieście jest spokój, ład i porządek. I my jako opozycja tego dopilnujemy, będziemy kontrolować, sprawdzać i mieszkańcy nie obawiajcie się, nie słuchajcie żadnych demagogii. Miasto żyje, będzie się rozwijać i będzie wszystko w porządku. To jest właśnie główna przyczyna tego, a nie, że nas się posądza o jakieś stołki. Głosowaliśmy dotychczas na pana przewodniczącego Kazimierza Gorlewicza w 100%. Głosowaliśmy na pana Wesołowskiego. Nie chcieliśmy żadnych stołków. W związku z tym, że teraz taka sytuacja się nadarzyła, że mieszkańcy wprost nas wybrali, jako opozycji jest to cel główny, nie tylko wygrać wybory,
ale brać odpowiedzialność za miasto. I tego nas nikt nie zwolni. Zaczyna w mieście coś się dziać, następują historyczne momenty, a ja jestem tego głównym świadkiem. Dlatego postawiony tu zostałem, ponieważ dziś w tym roku mija 50-lecie mojej działalności, gdzie podejmowałem tu różne decyzje. Walkę o mieszkania. Nie było nikogo tu z tych odważnych ludzi. Wszyscy się bali jechać do wojewody w stanie wojennym. Ja byłem narażany, szykowany, zwalniany, ale tego się nie boję i tego wszystkim wybaczam i myślę, że miasto ma dalej funkcjonować nie na podstawie tego, co przeżył Galicki, tylko na podstawie tego, żeby nam się wszystkim żyło lepiej i dobrze. Nikt nigdy nie podziękował za docieplenia jako pierwszy w mieście i w Polsce. Nikt nigdy nie podziękował za wymianę eternitów, gdzie straciłem 4-5 lat swojego życia, żeby to realizować. Jako pierwsi żeśmy wykonali. Nikt nie podziękował za kupno kablówki. Dzisiaj jest ten moment, który tu muszę powiedzieć, bo to jest moment historyczny. Nigdy tego nie mówiłem. Odkupiliśmy to od miasta po ciężkich trudach, którą kablówkę dzisiaj niektórzy mają i nie wiedzą, w jakim celu to mają. Głównie za moją przyczyną to się stało, ponieważ na zebraniu walnym wykupiliśmy to od miasta, sprzedaliśmy i mogliśmy za to dalej remontować. Tego nikt nie powie. Także i chodniki, i ulice, i wszystkie inne rzeczy. Jeżeli chodzi o to, co wypowiadał się burmistrz, i bardzo dobrze, że wziął od nas te właśnie w parkach, że chce robić, to ja to przywiozłem. Ja to powiedziałem w redakcji u Marka, później to podjęła pani Wiśniewska i teraz chce realizować burmistrz. I chwała mu za to. Niech te tężnie są, niech miasto nasze oddycha w tym, od tych nieraz śmierdzących oparów. Następne sprawy są do załatwienia, bardzo pilne, które chcieliśmy wspólnie podjąć i realizować. Jak zalew, gdzie większość mieszkańców opuszcza nasze miasto. Jak dostawaliśmy połubie za turystykę w naszym mieście, gdzie ludzie nas na happeningach zatrzymywali i mówili, co wy robicie, że w mieście nie ma gdzie zanocować, porządnie zjeść, przebyć 3 dni. W tym kierunku chcieliśmy iść, razem rozwiązywać, bo to jest 5-letnia działalność, ale kto się po opozycję chce ustawić w kącie, to jeszcze na zwalić. Ja jako przewodniczący działam w literze prawa, tu wszystko piszę, które żeście sami wymyślili, sami żeście w tych sidłach wpadli. I proszę to sobie raz wziąć do serca i prosiłbym wszystkich mieszkańców i dziennikarzy i wszystkich o rzetelne informowanie mieszkańców. Jeżeli by były jakieś pytania, później mogę się z nimi podzielić, które tu mam przygotowane. Nie chciałbym od razu teraz tego wszystkiego wygłaszać. W związku z tym w oficjalnym naszym spotkaniu życzę wszystkim naszym kochanym mieszkańcom i ci, co są z nami, i ci, co przeciwko nam, wesołych, spokojnych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia. Nie martwcie się. Miasto będzie działać, wszystko będzie w porządku, róbcie zakupy, przygotowujcie się do świąt. A przerywam obrady pierwszej sesji do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia nadzorczego. Dziękuję Państwu za przybycie. Proszę bardzo, jeżeli będą jakieś pytania, jestem gotów, przygotowany i z całego serca odpowiem. Jeżeli mieszkańcy by chcieli się kontaktować z nami, spotykać. Mamy telefony. W dzisiejszej dobie można wszystkie sprawy sobie wyjaśnić. Dziękuję Państwu za przybycie bardzo serdecznie. Myślę, że jako opozycja damy radę. Po Waszych twarzach widzę energię i spokojnie wszystko się rozstrzygnie, będzie wszystko dobrze. Pamiętajcie o tym, jest to nasze miasto, moje miasto, nasz wszystkich to jest miasto, nasze spółki miasta, których musimy być może i dumni. To nie jest miasto tych, co tu rządzą już 30 lat. W końcu muszą to zrozumieć, że trzeba się trochę tą władzą podzielić. Inaczej się ustawić. Ja ich rozumiem, że to jest ciężkie. Bardzo ciężkie. Ale nie ma innego wyjścia dla dobra tego miasta. Proszę mieszkańcy was o zrozumienie i wybaczenie. Jeszcze raz dziękuję. I proszę was, pytajcie się, wszystko zostaniecie, będziecie mieli dokładnie wytłumaczone. Dziękuję.